Zdrowia, szczególnie dla normalnych. No, świat się trzęsie w posadach. Sri Lanka, czyli dawniejszy Ceylon, czyli niedaleko Indii, na oceanie, jest wielki problem. Tam starali się wprowadzić zieloną ekonomię, to wszystko upadło. W Chinach też mają problemy z... No w sumie to z inwestycjami, z mieszkaniami, bo tam za bardzo nie ma giełdy, tam nie ma za bardzo złota, także państwo budowało domy, mieszkania, także to się rozpędziło, także zaczynają być problemy. W Ameryce jest galopująca inflacja i oficjalnie jest 9,1%, ale praktycznie no to jest około 15%, no bo na dzisiaj jak liczą inflację w Ameryce, to nie liczą jedzenia i energii. I euro. Euro tak już zaczyna oscylować, mniej więcej 1 euro za 1 dolara. W pewnym momencie no to 1 euro kupowało nawet mniej niż 1 dolara. Złotówka. Złotówka no to też tam jest prawie 5 dolarów, no 4 z dużym hakiem. Także dużo się dzieje. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. Nie subskrybujesz? Tu jest strzałeczka do subskrypcji, dzwoneczek dzyń o codziennych powiadomieniach. O bardzo często, praktycznie zawsze zdemonetyzowanych filmikach. Jeżeli nie widzicie reklam na moich filmikach, to jest dlatego, że po prostu są demonetyzowane. Dlaczego są demonetyzowane? No są demonetyzowane dlatego, że cenzura działa i to jest taki miękki bat, żebym przestał mówić to, co mówię, żebym się troszeczkę zmienił, to wtedy będą monetyzowali. No odwołuję się i po siedmiu dniach monetyzacja wraca, no bo jest napisane, że fizycznie jakaś osoba sprawdziła zamiast komputera, no i monetyzacja wraca. No ale jak monetyzacja wraca, no to już mało kto ogląda te filmiki po 7 tygodniach. No a z YouTube to jest taki problem, że oni po prostu chcą robić kasy. No i nie polecają tych, którzy są demonetyzowani. No Banbay nie puszcza reklam, nie ma reklam, no ale to ma takie zaznaczenie, że właśnie to jest ta tak zwana bicie miękkim, można powiedzieć, ręcznikiem. No. No ale wracając do zagadnienia, no te euro i dolar i euro, no to się wszystko tak skacze, to jest zawsze jakaś taka oscylacja, zawsze są jakieś tam proporcje. No wymiana sama w sobie, no to ma coś do czynienia. Yuan chiński, no to zawsze był stały, to się nie zmieniało. Dolary i euro na początku roku, no to za 1 euro można było kupić 1 dolara i 17 centów, 114 centów można powiedzieć. No a teraz już jest wszystko tak na około i jednego. No co to się dzieje? No to w całym tym systemie, no to chodzi o to, o ten cały ten system, o jakąś taką patologię tego euro. Dużo państw, które chciały przystępować, czy nie chciały przystępować. No, Polska ciągle się broni przed tym, żeby wejść do tej strefy euro. Anglia miała duże obiekcje, Norwegia ma swoje tam korony, Szwajcaria, no to jest w ogóle tam poza, jakoś tam ma jakieś tam inne tą sytuację, no ale ludzie nie chcą, państwa nie chcą tego euro, no bo to jednak wprowadza do tego wspólnego kołchozu. Cała ta idea w tych latach 1990-tych, no to chodziło o to, żeby można było robić wymianę, żeby wymiana była w
tej samej gotówce, w tej samej walucie, żeby ta forsa była taka sama, żeby to przepływ był bardzo, bardzo podobny. No bardzo dużo krajów, kiedy wstępowały, to traciły, bo ta siła nabywcza znikała, zaokrąglanie cen było dosyć dramatyczne. No i jednak ta siła nabywcza, no i siła nabywcza sama w sobie i możliwości zarobkowe były kompletnie różne. Ale dlaczego to tak się działo? No dlatego, że w Europie no to trudno przewartościować to wszystko, żeby jednak zreperować to, co się dzieje przez te wszystkie sklerotyczny taki rynek pracy, taki dosyć zwapniały. Te konsekwencje również są całe społeczeństwo zasiłkowe. No to wszystko jest, trzeba było jakoś to reformować, ale rządy nie chcą reformować, po prostu ciągną tak, jak ciągną. Także kryzys w tym strefie euro w latach 2010 i wzgórze, no to był taki powód na wszystkie te tragedie. Wtedy ten rynek obligacji, no to wszystko się trzęsło, dlatego że te nie funkcjonowało to wszystko w Grecji, w Irlandii, w Hiszpanii, w Portugalii, no to wszystko dlatego nie funkcjonowało, dlatego że ta dyscyplina niemiecka, brukselska, no i inna ekonomia tych wszystkich krajów, które wymieniłem, Grecja, Irlandia, Hiszpania, Portugalia, no to spowodowało, że były różne wykupienia, te wszystkie bailouts, to chodziło o to, żeby tamte kraje po prostu nie olały zimnym sikiem euro i nie wróciły do swojej waluty, bo to by im pomogło. No te wszystkie wykupienia czy spłaty tych wszystkich długów, no to one zawsze były było bardzo dużo warunków, żeby tą ekonomię jakoś doprowadzić i zmodyfikować, no ale to nie było wszystko tak bardzo skrupulatnie pilnowane. No i tam duży był w sumie problem. No teraz czasy się trochę skończyły. Także to jest euro to się tak zbliża jeden do jednego do dolara. No ale jednak te reforma ekonomiczna nie za bardzo następuje. Dlaczego te euro tak spada? No dlatego tak spada, że banki płacą oprocentowanie inne w Ameryce niż banki płacą w Europie. Rezerwa Federalna w Ameryce, oni zaczęli podwyższać te stopy oprocentowania dlatego, żeby no jeszcze nie tak agresywnie, ale podnoszą, no to wszystko się zmienia. Pożyczki hipoteczne teraz już jest około 5-6%. Także to zaczyna spowalniać ruch nieruchomości, rynku nieruchomości. Jeszcze za Trumpa no to były 2,5-3%. Teraz już pożyczki na domy jest około 5-6%. Także to wszystko idzie w górę, dlatego żeby jakoś tam opanować tą inflację. Europejski Bank Centralny dla odmiany, no to oni jednak nic jeszcze nie robią. Banki amerykańskie starają się trochę podnieść, przesuwają te wszystkie wartości bankowe, żeby ten cały balans wydatków, te wszystkie przesunąć i jakoś to zbalansować. No ale ta szefowa prezydent Krystyna
i Gard, no to to ona nie chce ruszać tej polityki oprocentowania. Teraz jest jeszcze negatywne. Teraz w zasadzie ktoś daje 1000 euro, no i zamiast mieć powiedzmy 1300 euro po roku, no to będzie miało 997, także że jest negatywne oprocentowanie, to wszystko idzie kosztuje. W Europie liczą 7,5% inflacja, no ale to przypuszczalnie to. No, może w Europie liczą wszystko, koszty codzienne i nie jest tak jak w Ameryce, no ale możliwe, że też w Europie oszukują, jak mówią o tej inflacji. No, ta szefowa Krystyna Lagarde, ona nie jest ślepa, nie jest niewidoma, nie jest powiedziane, że ona się nie zna, czy nie widzi tego, co się dzieje z inflacją. No, w Europie zmienia się politycznie. Europa się po prostu zmienia politycznie. Przesuwają się te siły, te wszystkie kraje, wszystkie te narody zaczynają patrzeć na to wszystko inaczej, także ta potężna inflacja, no to nie jest tylko ten jedyny cel, żeby to wszystko zredukować. No, ta dyscyplina ekonomiczna na początku zakładania, kiedy chcieli to euro wprowadzać na lewo i prawo, no to już teraz zaczyna troszeczkę upadać. No teraz bardziej i bardziej jakoś tak ważne jest, żeby Europa się nie rozpadła, żeby utrzymać wszystkie kraje w tym całym bloku. No i teraz jest taki problem, że chcą traktować inaczej banki w Rzymie niż banki w Berlinie, no bo jeżeli tłumaczą, że rządy włoskie, które no też się nieustannie rozpadają, no ale w Izraelu też się rozpadają. W Ameryce będzie zmiana tylko to rządów w listopadzie, no ale bank Europejski Bank Centralny po prostu zaczyna traktować inaczej inne kraje, te które tam trzymają, liczą każdego centa, traktują inaczej niż kraje i narody, które inaczej, luźniej traktują pieniądze. Także centralny bank europejski chce takiej fragmentyzacji, żeby podzielić, żeby była różnica w oprocentowaniu dla tych wszystkich pieniędzy i tych obligacji włoskich względem powiedzmy niemieckim. Także to zaczynają się już lepsi i lepściejsi. No bo to zawsze jest jakiś taki stymuluje to, jeżeli jest tam wykupywanie. No ale Rzym i cała ta sytuacja finansowa to no nie będzie pomagało. Tak? Ten rozrzut pomiędzy Włochami i Niemcami się poszerza. No i to nie jest dobre. No, strach z tego Europejskiego Banku to jest taki, że cała ta próba tego usprawnienia czy ustabilizowania doprowadzi do tego, że będzie jakaś panika na rynku, bo ludzie będą się martwili, czy Włochy są w stanie zostać w tym bloku. No i to, że Bank Europejski przedłuża te zaadoptowanie podnoszenia tego oprocentowania, no to jeszcze bardziej. Ludzie dostają jakieś nerwicy na temat tej inflacji, no i będą subsydiowali te wszystkie
finansowo te włoski rząd, no i te wszystkie inne państwa, które są dosyć spóźnione, żeby jakoś to unormalizować. No ale to jest kompletnie inaczej niż to, co robione było przez ostatnie 20-30 lat, kiedy nie było takiej dużej różnicy traktowania krajów. No na rynku, no to trudno jest nie zauważyć tego, że to, co się dzieje, że ta strefa euro, ten wspólny pieniądz, no to miał być inny, a teraz jest jakoś inny. Wszyscy się koncentrują na tej wymianie, bo Europejczycy, no to się denerwują, że jakby przyjeżdżali do Ameryki turystycznie, no to dostają mniej tych dolarów niż kiedyś. No jeżeli Amerykanie jadą do Europy, czy jadą do Polski, no to mogą kupić więcej tej lokalnej waluty. No ale tak ten rozdział pomiędzy tymi dwoma walutami, no to powoduje to, że ta inflacja jeszcze bardziej to się wszystko jakoś tam rozszerza. No i teraz inwestorzy inwestują tam, gdzie są pieniądze. Także no jest czym się martwić, ludzie się martwią, no i to nic nie pomaga. W Ameryce pomoże zmiana kongresu teraz, no i pomoże zmiana prezydenta za 2 lata. Zdrowia dla normalnych, subskrybujesz, dziękuję bardzo. Polecasz, dziękuję jeszcze bardziej. Nie subskrybujesz, tu jest szajeczka do subskrypcji, dzwoneczek dzwonienia o codziennych powiadomieniach i do następnego, codziennego, bardzo często zdemonetyzowanego filmiku. Zdrowia dla normalnych, przekaz dla konserwatystów, dziękuję, że wierzycie. Bóg, honor, ojczyzna, czyli rodzina, uczciwość i tradycja. No jeżeli inflacja was nie denerwuje, no to myślę, że denerwuje was, jeżeli macie jakiś ten drugi filar, przepraszam, jeżeli macie jakiś drugi filar oszczędnościowy, no to widzicie, ten Dow Jones oscyluje tam koło 30 tysięcy, za Trumpa był 34-35 tysięcy, tak, także ponad 10% to spadło w ciągu kilkunastu miesięcy. Także głosujcie na normalnych. Przekaz dla socjalistów, co głosowali na Bidena, no tak samo. Mam nadzieję, że oszczędzacie, mam nadzieję, że patrzycie na swoje plany emerytalne, na 401, no i widzicie, że tam spada, że tam spadło powiedzmy 10-15%. To jest wszystko przez te pomysły, idiotyczne pomysły komunistów w Ameryce. No nie jesteśmy jeszcze Wenezuelą, nie będziemy nigdy Wenezuelą, bo wszystko się zmieni w drugi wtorek listopada. Zdrowia dla normalnych.